Moje nazwisko Andrzej Wojtyła, jestem profesorem nadzwyczajnym nauk medycznych i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu funkcjonuje 20 lat na polskim rynku naukowym i dydaktycznym. Jesteśmy młodą szkołą, niemniej proponujemy studia na 29 kierunkach studiów pierwszego stopnia i magisterskich drugiego stopnia. Na Wydziale Medycznym kształcimy studentów i studentki, na Wydziale Pielęgniarskim, na Wydziale Położnictwa, ratowników medycznych, kosmetologów i elektroradiologów. W tym roku otwieramy nowy kierunek związany również z naukami o zdrowiu, czyli dietetykę. Studia na naszej uczelni podejmują przede wszystkim studenci pochodzący z regionu kaliskiego, ale nie tylko, mamy studentów z innych województw, nawet z województw nadmorskich. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu zatrudniamy 75 samodzielnych pracowników naukowych, z tego 37 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Zatrudniamy również 130 pracowników, którzy mają stopień doktora w zakresie nauk medycznych lub doktora w zakresie nauk politechnicznych, bo i tacy na Wydziale Elektroradiologii są zatrudniani. W sumie na naszej uczelni pracuje 278 pracowników dydaktycznych i naukowych. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu studiuje aktualnie 4600 studentów. Jako rektor zwracam przede wszystkim uwagę na to, żeby studenci byli szeroko kształceni, nie tylko jako profesjonaliści w swoich zawodach, które będą wykonywali, ale również w szeroko pojętej wiedzy humanistycznej. Umiejętność nawiązywania kontaktu z pacjentem, umiejętność psychologicznego podejścia do pacjenta, ażeby w sposób profesjonalny zebrać na przykład wywiad i zalecić poszczególne leczenie czy diagnostykę, wymaga od niego wiedzy humanistycznej. W przyszłości chcemy powołać Akademię Filmową, która by w sposób nowoczesny umożliwiła studentom posługiwanie się wiedzą, którą u nas uzyskają i zdobędą. Wybrane przedmioty z programu studiów na kierunku kształcenia położnictwo obejmują anatomię, fizjologię, patologię, embriologię i genetykę, biochemię i biofizykę, mikrobiologię z parazytologią, farmakologię, radiologię, psychologię, socjologię, pedagogikę, prawo, zdrowie publiczne, filozofię i etykę zawodu położnej, język angielski, podstawy opieki położniczej, promocję zdrowia, podstawową opiekę zdrowotną, dietetykę, badanie fizykalne, badania naukowe w położnictwie, zakażenia szpitalne, techniki położnicze i prowadzenie porodu, położnictwo i opiekę położniczą, ginekologię i opiekę ginekologiczną, neonatologię i opiekę neonatologiczną, pediatrię i pielęgniarstwo pediatryczne, choroby wewnętrzne, chirurgię, psychiatrię, anestezjologię i stany zagrożenia życia, rehabilitację w położnictwie, neonatologii i ginekologii, podstawy ratownictwa medycznego, bezpieczeństwo i higienę pracy. Wykonywanie zawodu położnej to sprawowanie kompleksowej i profesjonalnej opieki położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej. Jako członek zespołu medycznego położna uczestniczy w procesie diagnozowania, leczenia i usprawniania pacjentek ciężarnych, rodzących oraz w okresie połogu. Kompetencje położnej wiążą się przede wszystkim z planowaniem i realizowaniem indywidualnego procesu pielęgnowania
uwzględniającego holistyczne spojrzenie na potrzeby i problemy pacjentek. Program studiów na kierunku położnictwo umożliwia zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na realizowanie ścieżki kariery zawodowej i dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym profilu. W ciągu 3 lat studiów realizowane jest około 4870 godzin zajęć, w tym 2300 godzin to zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa, gdzie student doskonali umiejętności, zapoznaje się z najnowszymi technologiami medycznymi w placówkach o profilu zgodnym z kształceniem kierunkowym. Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i za granicą. Studenci oprócz przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych, aby po ukończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia posiada pozytywną opinię Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, a dyplom ukończenia naszej uczelni uprawnia do uznania kwalifikacji zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Absolwent kierunku położnictwo po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł licencjata położnictwa. Absolwent kierunku położnictwo dysponuje rzetelną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi, umożliwiającymi samodzielne wykonywanie zawodu położnej. W szczególności absolwent przygotowany jest do samodzielnego pełnienia roli zawodowej i będzie się wykazywał wiedzą w zakresie nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa, nauk humanistycznych i społecznych. Umiejętnością wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej. Umiejętnością współdziałania w zespole interdyscyplinarnym w zakresie profilaktyki oraz w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji w odniesieniu do wymienionych grup pacjentów. Umiejętnością rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Zdolnością inicjowania i wspierania działań kobiety i jej rodziny na rzecz promowania zdrowia i podnoszenia poziomu zdrowotności społeczeństwa. Umiejętnością podejmowania działań ratowniczych w sytuacjach nagłych, dokonywania wyboru właściwych form udzielania pierwszej pomocy położniczej, mieszczących się w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Umiejętnością działania zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta z poszanowaniem i respektowaniem jego praw. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo mogą być zatrudnieni m.in. w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego i niestacjonarnego, w tym w podstawowej opiece zdrowotnej, ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Zdobyty dyplom licencjata położnictwa uprawnia do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.